Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi dla was Jabe Dark, a to najnowszy film na kanale. Miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi dla was Jabe Dark i witam was w kolejnym odcinku z serii Mountain Blade Warband Single Player. Na początek od razu będzie walka z deserterami, tak żeby było w miarę fajnie. Zatokujmy ich po prostu, tak po prostu. Jestem ciekaw, czy nam się uda, szczerze mówiąc. Ale powinno nam się udać w miarę dobrze, ponieważ jestem uzbrojony w siekierę dwuręczną, a dwuręczna siekiera jest moją specjalizacją, jeżeli chodzi o Mountain Blade. Tak więc w dzisiejszym odcinku postaramy się tam również odszukać króla Harlausa, którego mamy do wykonania zadanie, do zakończenia zadanie, polegające na zbieraniu podatków od wieśniaków. O, są. Oni na szczęście nie strzelają chyba z tego. Chyba. O, trochę niebezpiecznie, rzeczywiście. Mogą być problemy i to nie małe. I co jest? Co jest z moją tego? Co jest z moim rozpędem konia? LOL! Wow, teraz to otrzymałem dużo obrażeń. Ale spróbuję przekierować całą swoją... Kuźwa, jak obrywamy! O nie, chyba to będzie jeden wielki fail. Tak mi się wydaje coś. Jezu! Zadaje zero obrażeń, super. Wiecie co, chyba będzie lepiej zejść z konia, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, będzie lepiej. No, nie było lepiej. Nie za dobrze to wygląda. Twoje straty wroga brak. Super. 11 do 7, ale już lepiej. Już wam powiem, że lepiej. Dobra, najwyżej będę nawalał z nich z łuku. Damy radę. W to wierzę. Nasza drużyna jest mocna, silna i tak dalej. Oni nie mają żadnych łuczników, tak więc jest dosyć fajnie. Czy mają? Nie mają żadnych. Dobra, też nich ponawalamy, może coś się ugra. Też nie jestem pewien. Zero. What the hell? No nie, bo zaraz zginę i to tak już kaput, zupełnie. Ale dobra, jakoś ich tniemy. Żeśmy ich rozwalili. I to dosyć nieźle. Ale ja nawet zadać jakichkolwiek obrażeń nie umiem. Nie wiem, co się dzieje. O, super! Drugi raz! Ale wygraliśmy. Jeden... Kurde, jaki ja jestem do dupy. Nie wierzę. Nie, jeszcze daleko mi do dobrego... O, swiedański zbrojny, proszę bardzo. To jest legendarna swiedańska konnica, która naprawdę jest mocna i to cholernie. Ale jakie mamy dobre tego zbroje. Proszę bardzo. To już jest coś. To już są przedmioty, z którymi można napieprzeć i to dosyć mocno. Dobra. I tak, lecimy do jakiegokolwiek zamku, w którym przybywa jakikolwiek lord, ponieważ żeby dowiedzieć się, gdzie jest król Harlaus, trzeba po prostu zapytać się... jest... 5-8, 5-6, może lecimy, zanim oni nas złapią i spróbujemy przelansować. To jest feneski zbrojny, LOL! Nie, no tu... Ujezu, tutaj nie dam rady. Trzeba będzie przeczekać. Spotkanie... Aha, fajnie. Dobra, prześpimy się. Jakoś tak, dobra. I możemy lecieć. Akurat w tym zamku nikogo nie ma. Cholera, no to trzeba będzie jednak kogoś znaleźć. Bo kurczę, musimy znaleźć króla Harlausa, ponieważ już w tym odcinku chciałem dołączyć jako jego wasal do jego królestwa. Tak więc... zobaczymy, jak to wszystko nam dzisiaj pójdzie.
Ale już ekwipunek mam o wiele lepszy i to bardzo. Konia jeszcze muszę sobie kupić, lepszego. Te w sumie już możemy sobie w pramę zrobić. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś w ogóle zawierał jakikolwiek pokój w tym. W Mountain Blade, zawsze to wywołuje wojnę albo coś takiego, nie wiem. Dobra, lecimy do prawa. Rindar, być na arenę, odwiedź tawernę, może czyż można... wędrowny podróżnik, no gdzie jesteś? Chłop. O, może uda nam się zwerbować jakąś tego. $500, nie, przykro mi, ale nie. Ponieważ nie mam ochoty teraz tracić kasy, a kasa tutaj teraz jest bardzo ważna. Okej. Wymagana siła 7. Dobra, sprzedajmy to. Będzie więcej kasy. Zbrojami, końmi. O, końmi. Bardzo, bardzo konie mi się przydadzą. Pancerz 21. Właśnie łowca masywnego wyglądu. Cena 3000, mam 8000. Łe, to spokojnie. Dobra, bierzemy konia. Jeszcze nie można go, że tak powiem, odziać. Tak więc trzeba będzie jeszcze po chwileczkę poczekać. Idź na rynek. Dobra, to lecimy do kolejnego zamku, który najbliżej to jest zamek Harrington, chyba tak, ale trzeba będzie naokoło, żeby przez lasy nie przelecieć. I spróbujemy może jakiegoś lorda, pewnie jest jakaś kampania. I dlatego nie ma króla Harlausa w swojej stolicy. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. No ale zobaczymy, chciałbym naprawdę bardzo wstąpić do królestwa Swadi. Harrington, właśnie, siemano. O, hrabia Harrington zawsze nas nie lubi, zawsze mamy z nim, stosunki na minusie. Tak więc chce się coś o coś zapytać, król Harlaus. Echlerdach. Boże. Okej, jak nie to nie. Echlerdach, gdzie może być? Nie kojarzę tej nazwy, tak więc obawiam się, że to może być... Wy tutaj gdzieś. Ale dobra, zobaczymy jeszcze. Może się pozmieniały nazwy wiosek. Dobra, jest inna. Inna tego Echlerdach. Jest, dobra, pokaż na mapie. Jezu, to aż tak daleko? No dobra. No przelecimy się. Mówi się trudno. Troszeczkę daleko mamy. Troszeczkę. Zupełnie nie po drodze. O Jezu, dobra, to ja zrobię tutaj cięcie i spiedzimy się w tamtej lokacji. Dobra, witam was z powrotem. Tak jak myślałem, tutaj co w ogóle kampania przejmuje zamek Unuzdak. Tak więc, Unuzdaku, nie wiem. Tak więc... jeżeli chodzi o to zadanie dla ciebie, to tak, zebrałem i dostaliśmy $719, tak, dokładnie. Polepszyły się z 3 na 5 i spróbujemy. Aha. Czyli jeszcze zadania. W miejscowości Dirim. No dobra, niech będzie. To jest zadanie, w którym naszym celem jest doniesienie listu do danej lokacji, do danego lorda albo hrabi, jak tutaj w Warbandzie jest tu przedstawione. Dirim nie jest daleko. Tak więc oni pewnie tutaj będą się jeszcze tłukli, ponieważ oblężenie naprawdę trwa dosyć długo. Tak więc no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No i cóż, mam nadzieję, że naprawdę mam taką bardzo nadzieję, że ogromną nadzieję, że uda mi się... O tym coś było. A, to hrabie Berans. Jeszcze nie wszyscy nie wszystkie hrabie, nie wiem jak to się odmienia, nas znają, tak więc trzeba będzie się postarać o to, żeby każdy, z każdym mieć przynajmniej stosunki na plusie. Coś takiego. Tak więc trzeba się będzie po prostu postarać. O, Klejs, hrabie Klejs. Akurat z nim nie mamy, nie znamy się, tak więc jest całkiem spoko. Hrabia Place, siema.
A, dobra, nieważne. Król Harlaus, dobra. 01, dobra. Czy mam jakim, czy masz jakieś obietnice, że wynajmę koncią najemników? Niech będzie. I tak, z Królestwo Swadii 12, czyli tylko jedną wojnę mamy z Herkickim Kanatem. Jesteśmy jak na razie takim najemnikiem, że tak powiem, jesteśmy takim jakby, że tak powiem, najemnikiem w całej tej kampanii, znaczy, no to w ogóle jesteśmy najemnikiem Królestwa Swatii i teraz po prostu nie jesteśmy jeszcze wasalem, jakby co, żebyście sobie nie pomyśleli. Jesteśmy tak jakby właśnie po prostu najemnikiem, którzy po prostu oferują swoich ludzi do kampanii, którą szykują, na przykład, nie wiem, bitwa pod właśnie tym zamkiem i tak dalej, i tak dalej. Bojar Meriga? Z 3 na 2? Okej, okay. W ogóle mnie nie zna, ale spoko. No nie, ja go nie znam. Ale to już szczegół. Trzech. Jeszcze polecimy sobie do tej wioski. Im więcej ludzi, tym lepiej, szczerze mówiąc. A oddział mogę mieć... A, ja już mogę awansować. To czekajcie. Wow, już dwa razy nawet. O kurczę. No to siła oraz inteligencja. I tak, siła na ciągu, jazda konna dwa razy. Tak, bo trzeba się tutaj dobrze, dosyć dobrze zabezpieczyć. Tutaj dwuręczna oraz łucznictwo reszta. Strzelanie z siodła i teraz trzeba się zastanowić. Perswazja, inżynieria, pierwsza pomoc, opatrywanie ran. Spostrzegawczość, orientacja w terenie, taktyka, szkolenie. Okej, okay. Jesteśmy jakby co... A, czekajcie, ekwipunek i zamienimy sobie konia na tego. I teraz szybciej biegniemy, czy tak nie za bardzo? Czekajcie, zobaczymy, porównamy sobie, czy to jakikolwiek ma związek z tym. Nie, nie ma związku żadnego. Czyli po prostu szybciej w walce biegniemy. No, dawajcie, już chciałbym być w tej kampanii. Czterech? Dobra, jeszcze musimy, w sumie możemy jeszcze do Echlerdacha. Do wioski Echlerdach. No i chciałbym już powoli dostać jakieś zadanie, bo to zadanie nie będzie polegało na tym, że pomóż nam w bitwie albo coś takiego, tylko na przykład dostarczenie zboża dla ludzi, bydła, albo nie wiem, co tam jeszcze było. Zazwyczaj dostawałem sprowadzenie bydła i... Grupa z 1? Oj, 5-8, 5-3, o w mordę. Oj. Nie najlepiej to wygląda. Za daleko mamy pierwszy zamek. Oni jakich mają? Jeźdźców, łucznik, konny. Ja pierdzielę, nie damy rady im. To akurat nie ma mowy. Dirim jest najbliżej, ale on ma straszną przewagę nad nami. Co by tu wymyśleć? Będę musiał chyba zwolnić. Czekajcie, zwolnimy naszych tych. 5 i 4, 5 i 8. Okej. Okay. Zwolnimy. Raz, 2, 3, 4. 5 i 7. Dobra, i teraz dostaniemy się raczej. A jak nie... O, w mordę. Nie za dobrze to wygląda. Jeszcze jeden. 5 i 7, 5 i 8. Fuck. Dobra, sorry, musimy zwolnić. 6-0, dobra. O, w mordę. Ja pierdzielę. Ja, no nie wierzę, naprawdę. Spadaj mi stąd. Powaleniec. Ja pierdzielę. Nie, po prostu nie wierzę. Musiałem zwolnić swoich ludzi, żeby resztę uratować. No nie, no pomożemy! Oczywiście. 24 do 11, to już w ogóle. Jeszcze mamy, kurde, swediańskich zbrojnych, to już w ogóle... Ej! Młode! Dobra, lecimy! Teraz, kurde, jesteśmy jak swediańscy zbrojni normalnie.
Tylko nie mam jeszcze takiego konia, ale ja mam oczywiście szybszego konia. Ponieważ no ja muszę być bardzo, bardziej mobilny, że tak powiem. A tarcza mi jest po to na przykład, żeby podczas oblężeń atakować swobodnie. Ojej, to za łatwe będzie. Oj, ale jakie mało obrażeń zadaje. Bardzo mało obrażeń zauważyłem zadaje. I to bardzo, 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 ale to bardzo. Jeszcze mi tnie. 66. Trzeba następnym razem po prostu weźmiemy wszystko na farmer. Ale dobra, farmer to tam w dupie z farmerami. Na szczęście nie mój. Uciekają chyba, tak? O, no i dobra. No, 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 no. Zabijcie go. Zabij go. Zabij drania. Fuck yeah, piąty poziom. No, tak więc pomogliśmy farmerom i pewnie dotrzymamy jakiś tam... coś tam powinniśmy otrzymać chyba. Jakieś stosunki nowe. Minus 2 to nie. Obrażenie 17-15, o wiele lepsze, ale siła naciągu jest wymagana, tak więc teraz tego nie zrobimy. Nie, po prostu dostaliśmy doświadczenie i tylko tyle, ale dobra, to w sumie nie jest mało, powiem wam. Tak więc uratowaliśmy grupę wieśniaków, to jest naprawdę... A, to jest ELB, to co żeśmy podatki zbierali. Nieważne, nieważne. Grupa dezerterów, nie wiem ile ich było, nie widziałem. No, rozkazy w kampanii. Kurczę, chciałbym już dostać. Najwyżej obóz rozbijemy. Splądrowana. O, żadni. Dobra, poczekajmy sobie chwilę, bo nie mam, szczerze mówiąc, ochoty zapierdzielać. No co? Czy dobrze widziałem, że morale są odpowiedzialne za... A dobra, już sobie przejedziemy. Siema! Dobra, już tak nie uciekniecie. Poddaj się lub zgin. Dobra, i tutaj już zostawię, czekajcie. Piechota nie. Strzelc, kawaleria, grupa pierwsza, grupa trzecia, grupa czwarta. Wszyscy nie posłuchajcie. Wszyscy mnie posłuchajcie. I... Ej, nie. Utrzymywać tę pozycję. Nie, zostawcie mi. Przynajmniej jednego zabiję. Z łuku. Okej. Wow, strzała zwycięstwa. Tak więc, nie było to zbyt proste. Znaczy, trudne. Boże, co gada. Dobra, w sumie nawet nie chcę mi się tego brać, bo to kilka denarów jest tylko. Tutaj już byliśmy i lecimy do Burglen, aby zrekrutować... O, ktoś też ma Mountain Blade'a. Fajnie. Powiem szczerze. I tak, polecimy sobie jakąś taką rundkę po tych, po... O, 7, no to jest już naprawdę dosyć duża liczba, wam powiem. Tylko coś się martwię tym, że nie dostaję żadnych rozkazów, no ale dobra, to teraz polecimy sobie. O nie, mam mowy, bo będzie splądrowana. Jezu, ile tu wieśniaków. Prawdziwa wieś. No Jezu, ale przesuńcie się, ja też chcę przejechać, no. Siema! Ja was tak troszeczkę od tyłu zgwałcę, ale to już szczegół. Dobra, w sumie mogę siąść. Ej! Siema! Oj, ale mu przeleciało. Jakie zero obrażeń zadaje, lol! Jakie to jest do dupy.
Ale jesteś strasznie mało mobilny. Strasznie mało mobilny jestem, szczerze mówiąc. I za mało zadaję obrażeń łukiem. 60 denarów. Wiecie co? Nie bierzemy tego, ponieważ stosunki z tymi. Z wsią się poprawią. I to bardzo duże. A jeżeli to będzie nasza wioska, to już wow, będziemy mieli taki początek, że szok. Dobra, lecimy do króla Harlausa. No kurczę. Gdzie jest ten zamek? Jeszcze raz? On jest tam. Dobra, to polecimy sobie tą stroną. On chyba też leci. On chyba tak, właśnie on też leci na tą kampanię. To już niedługo pewnie otrzymamy rozkazy. Tak, dokładnie on tam leci, gdzie ja. Jezu, nienawidzę przez las jeździć, naprawdę. To jest masakra. Jakaś. No skręcaj. A, dobra, awans. Wow, ilu do awansu przeszło. Jestem zaskoczony. Pierwszy swedański rycerz, proszę bardzo. Dobra, jeszcze sobie postać. Siła uderzenia. I wszystko pod ręczną, dwuręczną i jeden włók. Ej, gdzie ty lecisz? A co on ma tak mało tego? Mało... Tak mało ludzi. Dobra. 27 tylko. Lul? Jest ten zamek. Kurczę. Strasznie daleko. Dobra, widzimy się przy zamku. Dobra, witam was z powrotem. Zobaczymy za chwilę, czy oni tutaj są w ogóle. Nadal. Aha, dobra, już nie jest plądrowany. Okej. Okay. Czyli będziemy po prostu musieli poszukać króla Harlausa. Kurczę, teraz na terenach wroga jestem. Tak nie za bardzo mi to odpowiada, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy do Reindy, do zamku Reindy. Kurczę, nie idzie dzisiaj po mojej myśli, niestety. Ale polecimy sobie, zapytamy się, gdzie jest król Harlaus i spróbujemy tam się dostać, wykonać jeszcze jedno dla niego zadanie i skończymy raczej odcinek, i to będzie właśnie raczej skończony odcinek, gdy będziemy już właśnie jako wasal w królestwie Swadi. Tak więc... Przyjęli Rindar? O kurczę. No to nieźle wam powiem. Hrabia Regas. Ten, kogo popieram, to mój przyjaciel, król Harlaus. Aha, po przyjacielstwie przyjaciół udało mi się zdecydować, kto najbardziej zasługuje na Lenno. Na razie dość polityki. A to można coś takiego w ogóle zapytać się? Dobra, nieważne. Chcę się coś zapytać. Król Harlaus. Miejscowości prawe. No nie, jest on przy Uksa, ale on jest chyba blisko. Czekajcie, gdzie to jest? O Boże. Dobra, to wiecie co, ja się tam dostanę i zaraz wracam. Dobra, witam was z powrotem. Udało mi się dokonić? Nie udało mi się. Kurczę! Tak było blisko. O, turniej. Dołącz do uczty. I teraz lecimy do króla Harlausa, pewnie on... przed chwilą był komunikat, że król Harlaus przyznał sobie Lenno ten zamek unus, co jakoś tak. Czy przyrzec ci wierności, zostać strażnikiem twojego honoru? O Jezu, no nie, zadania. Grupa moich żołnierzy zachwala podczas jednej z ostatnich, bo na szczęście mam wspólną umowę dotyczącą wymiany jeńców, bo moi ludzie zostaną uwolnieni w zamian za chcą podobną liczbę jeńców po zbliżonej radzie. Kyrgickiej litarni litarnych łuczników? No niestety, nie mogę, bo to jest zbyt trudne zadanie, naprawdę. Jeszcze nigdy nie udało mi się... Będę, aż mi zadanie dasz. Kurde, dobra, czekamy sobie. Dobra, 8 denarów za noc, trudno. Ale poczekamy sobie jeden dzień. I... Kurde. Super. Już nie mają z kim wywoływać wojny, naprawdę. Dobra, dołącz do uczty i jeszcze raz do króla Harlausa. Będzie tym razem miał dla nas jakieś zadanie. To akurat jestem pewien.
Kyrgicki łucznik. Jaka to jest? Czekajcie, kyrgicki. Dobra. Niech będzie. Spróbujemy, ale nie obiecam wam, że to zadanie wykonam. Ponieważ jest to naprawdę trudne zadanie. Dobra, ten łuk sobie zostawimy. Albo nie, sprzedamy sobie. Konia też. I broń. Broń. Dwuręczna, 6000, 2000. Dobra. To tak. Jako, że po prostu to zadanie wykonam już poza tego, poza nagraniem. Dołączymy dzisiaj nie do uczty, tylko do turnieju. Ponieważ muszę troszeczkę kasy zarobić i jeszcze ten turniej zrobimy sobie. Super, dzięki, że mi tego wlazłeś w drogę, baranie. Super, konia oczywiście. Uratuję cię. Co jest? No, już myślałem, że się... Nie! I co jest z moją klawiaturą teraz? What the... Coś się dzieje. Zostaw mnie. Okej. Broń się! Jest, co za... Młot. Okej, zawodowy wojownik. Jak na razie wszyscy schodzą. Dobra. Zrobimy sobie tak. Uderzenie lansą z przysiadu znowu. Tym razem troszeczkę słabo mamy. Co jest? Okej. Coś mi się nie udało. No ej, co tak mało? No w sumie ja nie jestem nie specjalizuję się w halabardach. Jeszcze mi przypiprzyłem tak porządnie. Dobra, nie dam rady lansu z przysiadu. Ale swój efekt wywołało. I to ja tak wszystkich powybiję. I tak właśnie wygląda każdy turniej. Że ja muszę wszystkich powybijać, a oni się tłuką tak nawzajem z kilku metrów. Po prostu nienawidzę tego. Dobra, już? Wszyscy? No, piona. Dobra, kolejne 100 denarów i walczymy w następnej rundzie. Nie dam rady lansu z przysiadu. Ale plus 400 tego, kurde, dużo. To nie jest mój chyba. No nie jest mój, nie byłby. Cześć. No posuń się, ja chcę tamtego ubić. Piękne, no zwrot konia. I się rozpędzamy. I spróbujemy trafić. Okej. Jezu, no weź, no jaki ja jestem kurna beznadziejny na koniu, bez kitu. Coś mam słabe statystyki, jeżeli chodzi o konia. No, obróć się, Boże. Jezu, ja tak muszę każdego powybijać, to jest nie fair trochę. Mój kolega nic nie robi praktycznie. Odsuń się! Jezu, już myślałem, że się zablokujesz mi i będę musiał znowu. Okej, postawmy jeszcze na siebie 100 denarów. O jest. Dobra, rozpęd. I kogoś na pewno. No, co jest? Okej. Oj, nie straciliśmy pędu. Jestem zadowolony. Ua, proszę bardzo, leży. Ale musiał dostać w ryja. Taką lansą z przysiadu rzeczywiście jest mocno oberwać. Pięknie. Wszystkich pozdejmuje. Nie, tam jeszcze Xerna zdjęła kogoś. Ej. Głupi koń. Tył, back. Dobra. O kurczę. Dużo tych turniej, powiem wam. No
Okej. I teraz muszę wyprowadzić konia. Tak, tak, nawalacie się z metra, super, naprawdę, las przysiadł. O, dobra, będzie las przysiadł. Aj, gdybyś mi nie zablokował. Nie trafiliśmy się. Okej, 5 obrażeń, no nie jest za dużo, ale zawsze coś. Okej, no i teraz powinien paść. No, wow, Serena tego. Postawy tego, dwóch zwaliła, z konia. O, i będzie pojedynek będzie. Super, pięknie, uwielbiam właśnie takie pojedynki. I zostały jeszcze 2 pojedynki. Aj, abyśmy się krzepnęli. No nie, kurna! I będziemy teraz się tak ganiać, po prostu nienawidzę tego, nienawidzę kompletnie. Ta inteligencja od PC-tów, po prostu to jest coś niewybałego, naprawdę. No kuźwa mać! Ja pierdziel, jeszcze jakby nie blokował. Las jest przysiadł. Kuźwa mać! Kurna, to jest jakiś albo Król Karlaus to jest, albo coś naprawdę dobry. Nie, to jest Siostra Mieczna. No kurde, jeszcze nie padła. No, 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 teraz. Kurde. Kuźwa mać. Możesz się łaskawie nie bronić. No. Boże, po prostu to jest tak wkurzające. Naprawdę. I ostatnia walka. Mam nadzieję, że to będzie taka... Kto? Xerina! O kurczę. Że nie lansu z przysiadu. Kurde, nie udało się. O Jezu, dlaczego ja tego nie zakończyłem na początku? O kurde. Nie mogę tego przegrać. Jezu, nie mogę tego przegrać, ej! Trzeba ją jakoś... O, fuck, będzie ciężko. Okej, 42. Jeszcze jeden taki strzał, takie uderzenie mocne. Jest. Było blisko, wam powiem, ale się udało wygrać. Tak mało? Tam, dobra. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. W czwartym odcinku obiecuję już wam, że... dołączymy do Królestwa Swadii, ponieważ dokończę to zadanie, które mam zrobić u Króla Harlausa i już będziemy należeć jako oficjalny lord albo coś takiego. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć! Dum, dy, dum, dy, dum.